Schrypa się w swoim maleńkim kiosku, słuchając odgłosów deszczu bębnącego o kuloodporne szyby. Właśnie zaczął zastanawiać się, czy powinien zjeść ciasteczko miam miam, czy spróbować jednego z nowych smaków tajemniczego serka. Gdy pod dystrybutor paliwa podjeżdża sportowy samochód i trąbi po obsługę, czy Rupert powinien zrobić sobie przerwę w pracy, czy po prostu udawać, że niczego nie zauważa. Podawaj przerwę. Możesz w mordę. No co mogę wybrać? Znowu dostaję, że coś tam. Dobra, udawaj. Co będzie? Dniówka. Gorąca głowa w sportowym wozie po niemal 10 minutach nieustannego trąbienia odjeżdża wreszcie z dymem palącym opon. Kilka minut później Rupert odbiera telefon do swojej szefowej. Wygląda to, że jest na coś wściekła, chociaż Rupert nie bardzo rozumie jej dziwaczny akcent. Nie ma pojęcia, o co chodzi. Rupert zwłaszcza się później przekonuje się, że stracił dniówkę wpłaty. A tam. Dobra, pierdolę, pierdolę. Dobra, ty tam idziesz spać. Od swojego wyrka. Śpi tam w czytach też, no bo nie wiem. Pan jesteś dorosły, dobra, i idzie spać. A ty co tam robisz? Na sikusz? Nie wiem, prykusz. Aha, gada sobie, super. Gada sobie z lustrem. Dobra, to nie jest twój wygląd. Potem się nie osikasz. Chcesz, wygąpisz się. No, zmieniasz na swój koszmarny wygląd? Koszmarny wygląd. Co ja gadam ogólnie. Dobra, dobrze wyglądasz. Co to? Trochę musi dzieci zrobić jeszcze. Może coś o tym. Co zresztą tam sobie robię? Będziesz iść i pewnie. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. W tym właśniku będziesz. Miał włosy. Dobra, włosy mogą być, tylko znalazł jakiś. O, a, na starego to byś wyglądał. O, teraz lepiej trochę. Dobra, zarosta myślisz, że wygląda lepiej. Tak, pan zarości. Zarości. Tak, podoba ci się? Ha, ha. Kurde, hechu. Dobra, już. Zmieniłeś swój wygląd, hechu. Hechu, Mizia. Mizia, hechu. Hechu, brawo, Mizia. Tak, pan ma hechu. Hechu, kurde. Hechu, miam, ciasteczka. Tu kombinować, jak to miałem wyglądać. Oj, zobaczysz mnie? Wyje. Jest strasz, kurwa. O. Jest, aż przyjechała. No tego chyba kosmita, to jest strasz. A tak to idzie do tak. No, zachowały te kosmity? Jedzone. No, chyba się wypie, się uda. No kanapki bierz to, bo zaraz was jebne. Ale i wiecie. Jezu, co to zrobi dla klani? Idź, weź to.
Nie żyj tego, bo się trujesz. Bo nie wiem, no opłatki ci ponoć. Ci wolno, to co do pan nie robi. Dobra, nic tam się nie chce, no. Muszę nie patrzeć. No. To bardzo żarcie. Gdzieś tam powiedzieć. Nie ty. Ty chodź tu. Idź podaj szybko. No szybko dań wpiwa. Nie tego dosyć. Tam dopiero gdzie jestem. Pajac. Nie. Dopóki nie wiem. Nakarm. Nie, wyczyść. Nie. No, oglądaj. Nie masz cały czas tutaj idzie już. Tak. Popycha. A co idzie? Sam się dupku. Dobra, już tam. Dobra. Okej, idziesz do pracy. Jakaś tam dobra. Przyjemnie, czy już teraz Langerak przyjemnie, czy do pracy Rose. Goodbye, mężu. Mężu. O Jezus, prawda, że byś na swojej robocie co robi. Dobra. Daj, daj, okna chociaż trochę macie, dobra. Daj, aha. Jezus, weź, czy tam są jakieś ruchy? Nie, nakarm pewnie. Czekaj, nakarm szybko. Rusz się. Tu są jeszcze góra, jeszcze do zrobienia, bla bla bla. O, pokoicie gdzieś. Już nawet dla dziecka. O, Jezus, wolno. No, nakarm. Bierz ją nakarm. Jezus, Maciej. Co to było? Co? Co to jest? Co? A, to jest mi pieluchy. Jeszcze u nas na kamerę. Jezus, Maciej. Ruszaj się raz, twoje dziecko. Jakaś tu. Dobra. Michalina chyba, dobra. Jeszcze raz idę do spania. Nie śmierdzi od niego, super. Od ciebie śmierdzi, tak, od ciebie idzie. Do spania raz. Nie wiem. 14. A ty masz dzisiaj wolne, wiesz, coś. Nie ma wolne. Super. Może jest co to jest spać. Nie. Super.
Co to było? O, żeż ty pindo. Ja myślałam, że no, zajmę się dzieckiem. A to suka jedna, chodź tu. Dzieckie się wcale nie zajmuje. Suka jedna. Se pojechała, że mnie. O Jezu, no. Coś wójt zaspierdolił. Sama żonie. Jedna mała. Dobra, idź spać. O, to chciał. Dodam mu chciał, że nie co ja ci wygramy? Prosteczkę lecki. Nie. Co ci znowu przeszkadza, no? Już mało po jedno. Z okna z przodu nie zaśmiesz. Ojej, ojej, bo to zawsze się hajs cały czas jedzie. Ale też się... No, dzieckiem. Co nie ma? Nie no, chyba się zastanawiam. Jak to nie ma żarcia? I po co to okno kupowało? No przecież nie ma żarcia. O Jezu. Mało?
Sklerastyka. Dzwoń po to, jak się nazywa. Gdzie jest to pierwszy telefon? Zadzwoń, stawa szybko. Nie ma co jeść. Ma, zrobiłaś wreszcie. O, jest coś. Kasia ma na stanowisko stażystka, ma już tytuł lekarza medycyny, ale zdaje się, że więcej czasu spędza na opiekowej robocie i zamienianiu opatrunków niż w faktycznym ratowaniu życia. Zwraca jej szczególną uwagę na rozwój umiejętności technicznych i nauki. Lekarze muszą być wszechstronnie utalentowani, rodziny pracy są stałe, a poza tym więcej zarabiasz, Kasia pracuje za godzinę 9 do 18, zacznę go zaraz. Zajmujecie więcej 74 miliony i otrzymuje pewnie wysokości 1148 milionów dane już. Cholera jasno. Dobra, dostałaś awans. Fajnie. Kasa na żarcie jest. Kasa na żarcie jest. O, nie ma w ogóle żarcia. Nie ma żarcia, lodówka pusta i brzuszki puste i tak dalej. O jest mać, sercika do mnie. Dobra. A nie zabawa, nie? No, w Teamsach zawsze jest zabawa, zawsze jest śmiesznie. Albo się biją, albo coś tam. Albo się kłócą, albo się rozstają, albo co tam, ktoś umiera w tych Teamsach. No. Taka jest zabawa. Totalna zabawa. O. Total fany. Fany, fany. No. Totalnie śmiesznie. Dalej. Dobra. Czyli ten ma dzisiaj wolne, dobra. Idź zakupy robić. Żonka wróciła z pracy. Gdzie żonka? Może śpi na trawniku albo co? O, nie? Dobra. Tak, muszę zamówić żarcie, żonka, dobra? O Jezus, macie, tak powiedział to, dobra. Jest to dobra, do pełna. Idź, idę sobie na żonkę, czy co, nie chcesz? Nie, żonka idzie sobie gdzieś tam. O, idzie na spać. Idzie spać. To nic więcej? Dobra. Dobra, dobra. Tam jest wzór naśladowania. Dobre. Jakoś tu jakieś. Nie coś tam. Dziecko, co dziecko? Obejmij dziecko, co się stało. Nie wiem, się coś na nie. Się bawić. Ja się dzieckiem nie chcesz. Dobra, włóż się lepiej. No. Dobra, dzwonił, no, wysłał przesyłkę, no. Włóż. To co? Się wyspałaś? No już, zaraz się dobrze. No i podaj to tylko na kieszynką teraz byście. To co? Nie zaspadnie. Bo tu wszyscy przeszkadzają. Dobra. Dobra, dobra. Bebe. Dobra, żeby się zrzucił.
Zagraj. Niech tak leży do końca odcinka. Lewitująca żonka. Dobra, sobie. No tam dupa Boże, to co to zrobisz? A nie, słuchaj. O, aż nie mogę. No co ci znowu przeszkadza ty? No co, do siedzenia chcesz fotel? Dobra, kupię ci kurwa fotel. O nie, znać fotel. Chyba lepiej dwuosobowy fotel, no bo nie, chyba dobra. Tu takie coś, pierdo, pierdo. O, jedno cię pierdo, pierdo. Siadaj się za tym. Tu masz, idź siadaj lipo. Jak się zamkniesz? Aha, no co to jest? A bo jest, chcę usiąść sobie na fotelu. I chcę usiąść. Dobra. Już mam dosyć, iść na śpi. Śpi, dobra, u góry. Weźmy karmanią, chyba będzie chyba lewitująca. Wow. Aha, zapewne sobie posiedzieć, fajnie. Ja, posiedzieć sobie fajnie, fajnie, fajnie. No właśnie, miałeś się pobawić dzieckiem. Nie wiem. Bawić się z nią. Przez nie przytulona, nie wiem. No, wejdę cię to nie. Co ty chcesz? Romansować z tą? Przecież do reszty pogrzało. Okej. Okay. Z nim romansować. Z żonem mu. A co z nim? Nic na tamtym terku. O, coś pokrym, słony koleś. Nie, jeszcze pokrym, słony. Dobra. Kiedy mam rodziny? Nie, kiedy. Jeszcze trochę chyba. Ale pokrym, słony koleś, dobra. Nie można, dobra. Pieluchy nie trzeba zmienić, nie trzeba. Zaraz tam chcesz, nie, jeszcze sobie coś tam wyjść. Nie. Ujdziesz spać, daj mi spokój duchu. Co? Dobra, Helena ma się za te swoje urodziny, a daje się być... Ojej, ojej. Okej, pieluchę. Straszne, nie? Sprawdź. O, to mi się udało, że zaraz spierdalać mi oczywiście. Mówiłem, że panu opiekunkę dzwonić, dobra. Co za panu opiekunkę, tam tam coś tam. Już ty nie wiem, chcę się przywitać z nim, z kosmitką. No, nie chcesz to, ale... Kosmitkę. Spana. No i co tam chcesz? Pechesz, chcesz. No pechesz, idziesz, chyba się wyszczać, czy co chcesz. No ale co to na mojej nogi? No ja chodzi na niepłacę. Dlatego nie się czuję.
Nie ma szpilku. Rachunki, nie wiem. Już. Z rachunku. Ładna. Zapłać trąga.